Jacek Niedzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan profesor Bogusław Liberacki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący SLD. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak pan głosował w sprawie odwołania Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego? A niech pan sobie wyobrazi, że to było głosowanie tajne i gdyby każdy zaczął opowiadać, jak głosował, to wie pan, co by z tego wyszło. Czyli pan nie przyzna się, nie powie pan, jak głosował. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że dużo głosów Ryszard Czarnecki dostał za sobą. To było 190 chyba 6 głosów. A ponad 400... A jego grupa polityczna liczy 70 chyba 4 osoby. Czyli dwukrotnie więcej niż liczy grupa polityczna, skąd się wzięło. A my mamy taki zwyczaj, że Polacy popierają Polaków generalnie, dlatego że to leży w naszym interesie. Róża Thun mówiła, że będzie głosować przeciwko i prawdopodobnie parlamentarzyści, europarlamentarzyści Platformy również głosowali przeciwko. Nie jest to wykluczone, ale nie ma pewności. Mhm. Ale inni mogli głosować za tym, żeby pozostał na tym stanowisku. Jest to prawdopodobne, ale nie ma pewności. Przekroczył granicę Ryszard Czarnecki w krytyce? Chyba tak. Dlatego, że do wiceprzewodniczącemu wolno mniej. Wiceprzewodnicząca, jestem jednym z nich, powinien... Jedynym, który reprezentuje teraz Polskę. Tak, ale cieszę się poniekąd, że z mojej grupy politycznej jestem z największą liczbą głosów, czyli bardzo blisko przewodniczącego. Wiadomo, grupa polityczna przewodniczącego Tajaniego i moja to razem jest większość, więc musimy tutaj współdziałać. Natomiast wracając do wątku początkowego. Otóż wiceprzewodniczący zawsze się musi liczyć z tym, że występuje niejako w zastępstwie przewodniczącego. Jest tym stygmatyzowany. Mhm. Jeżeli ja się wypowiadam, to zawsze gdzieś tam mam z tyłu głowy. A czy przewodniczący Tajani, mówiąc w imieniu parlamentu, użyłby takiego zwrotu? Powiedziałby to czy nie? No i w tym momencie Tajani by nie powiedział. No ale wypowiedź Ryszarda Czarneckiego była poza Parlamentem Europejskim. Ona nie dotyczyła spraw wewnątrz Parlamentu Europejskiego. I to jest precedens, że Ryszard Czarnecki został ukarany w dodatku tak dotkliwie za słowa, które padły poza Parlamentem. To jest pytanie, i to za słowa. Panie redaktorze, poza Parlamentem zdarzały się posłom w przeszłości też różne incydenty. I czy pan sądzi, że nie ponosili konsekwencji, pomimo, że to było poza parlamentem? Ale takich konsekwencji jeszcze nikt nie poniósł. To jest nie, precedens. To jest poraz... Ryszard Czarnecki jako pierwszy wiceprzewodniczący został odwołany. Pierwszy w historii Europejskiego Parlamentu. Wstyd? Nie wolałbym, żeby tego nie było. Powiedzmy to tak. Można było tego uniknąć? Można było tego uniknąć. W jaki sposób? Można było tego uniknąć. Były rozmowy z przewodniczącym Tajanim, który notabene bardzo chciał uniknąć tej sytuacji. Przewodniczący Tajani chciał, żeby spotkanie, rozmowa z Ryszardem Czarneckim, rozmowa z panią Różą Thun, spotkanie się gdzieś w takim momencie, że Ryszard Czarnecki mówi, no przepraszam, zagalopowałem się rzeczywiście jako wiceprzewodniczący parlamentu, być może nie powinienem był. Pani Różo, proszę wybaczyć, będziemy uważać. I byłaby sprawa zamknięta. Mógł przeprosić. Czy mógł użyć takiej formuły, która... Właśnie nie namawiam do przeprosić, bo Ryszard odmówił przeprosić. Ale takiej formuły, która pokazała, że jest gotowy zrobić pół kroku wstecz. Nie przeprosił, nie zrobił pół kroku wstecz. Powiedział, że on będzie wciąż bronił Polski, a to jest atak na Polskę. To, co się stało z nim... Proszę nie utożsamiać Polski z... Ryszard Czarnecki z całym szacunkiem, z wielką postacią, ale Polską to on nie jest. Mhm. Ryszard Czarnecki nawet nie jest Prawem i Sprawiedliwością, jest po prostu Ryszardem Czarneckim, wybitnym posłem z Prawa i Sprawiedliwości, ale tylko tyle. Ale Polacy natomiast... mogą to właśnie w ten sposób odbierać, że odwołanie Ryszarda Czarneckiego, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, polityka Prawa i Sprawiedliwości partii rządzącej, to jest właśnie policzek dla Polski. Nie bądźmy przewrażliwieni, bo jeżeli byśmy tak traktowali, to jeżeli cokolwiek będą decyzje w stosunku na przykład do posłów francuskich, czy to jest policzek Francji wydany? Mhm. No dobrze, ale... Posłowie francuscy są posłowie tej grupy, notabene Le Pen, ukarani. Setki tysięcy euro się od nich żąda zwrotu ze względu na nieprawidłowo wydane pieniądze. Czy to jest atak we Francji? To dlaczego Ryszard Czarnecki nie zrobił tego kroku wstecz? Nie wiem, to już Ryszard Czarnecki wytłumaczył się, że jest człowiekiem zasadniczym. Nie zrobił. Natomiast gdyby to było antypolskie, to nie mielibyśmy oświadczeń pana Webera, a także i Bulmana, szefów grup odpowiednio, Hadeków i mojej, że jesteśmy gotowi zagłosować na innego kandydata z grupy politycznej konserwatystów reformowanych, przedłożonych przez polską delegację. Czy to znaczy, że jesteśmy antypolscy? Nie, to polska delegacja. Antypisowscy?
nie, niech to będzie z PiS-u, tylko ktoś inny. A zatem pewne standardy nas wszystkich obowiązują i sądzę, że tutaj było logiczne. Można dyskutować, czy 30 głosów, które były wstrzymujące się, powinny być zaliczone do całej puli, od których obliczamy 2/3. Ale te reguły gry były podane z wyprzedzeniem. Wszyscy wiedzieli, kilkakrotnie było powtarzane i pisemnie, i werbalnie, głosy uznane czy oddane jako wstrzymujące się są nieliczonymi. Głosujcie tak lub nie. Także wydaje się, że te reguły były w miarę znane. Ryszard Czarnecki podtrzymuje, że ten atak na niego to jest właśnie uderzenie w Polskę, że to jest uderzenie w rząd, ponieważ Europie, Parlamentowi Europejskiemu nie podobają się zmiany, które Prawo i Sprawiedliwość przeprowadza w Polsce. Pytanie, jakie są przepisy, na podstawie których Ryszard Czarnecki mógł zostać odwołany? I czy takowe w ogóle są? Czy za słowo, które padło poza granic, poza Parlamentem Europejskim, Czarnecki mógł przepisowo, proceduralnie zostać odwołany? Nie ma przepisu, który mówi za słowo. Natomiast jest przepis artykułu 21, który mówi, że można odwołać w przypadku szczególnego, rażącego naruszenia reguł, zasad parlamentaryzmu i zachowania. I w związku z tym była zgoda co do tego artykułu 21, że jest godny zastosowania. I myślę, że na tym powinniśmy w zasadzie zamykać, żeby nie obciążać nowej kandydatury, która notabene jest zgłoszona, profesor Krasnodębski. Zagłosuje pan za? Ależ oczywiście. Nie róbmy... Czy teraz może pan powiedzieć, jak pan zagłosuje? Powiedziałem wcześniej, że byliśmy umówieni, że kandydata przyjmiemy. Rozumiem. Także proszę tutaj dopatrywać się pełnej konsekwencji. Nie chciałbym, żeby profesor Krasnodębski był w cieniu. Ktoś nic nieznaczący, jako, przepraszam, zapchaj przestrzeń, tylko dlatego, że nie ma Ryszarda. I chciałbym, żeby nie obciążać profesora Zdzisława tym, tą przeszłością, niech on zapisuje swoją kartę. I dobrze byłoby, gdyby to właśnie kandydat z Prawa i Sprawiedliwości, profesor Krasnodębski, został nowym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Spodziewam się, że jest duży stopień prawdopodobieństwa, że tak się zdarzy. O ile jakieś tam, przepraszam, nie daj Boże, jakaś gigantyczny znów wypadek się nie przytrafi. Panie profesorze, a można mówić o szmalcownikach i porównywać w ogóle do szmalcownika jakiegokolwiek przeciwnika politycznego? Pan wie o tym, że to była definicja czy słowa użyte dla tych, którzy korzystali w czasie II wojny światowej, korzystali finansowo, tak, za to, że przechowywali, pomagali lub też wręcz odwrotnie. I za sam fakt, że ktoś był tak nazwany kiedyś, to jest bardzo daleka historia już. Pamiętajmy, że wtedy nie było państwa polskiego. Użycie tego zwrotu, nawet przez takie skojarzenie, jest daleko nieprawdziwe. A co więcej, my niejako powiedzieliśmy o Europie. Byli tacy szmalcownicy, dopiero wtedy się dowiedzieli. Posłowie się nieraz mnie pytali, wytłumacz mi, jaka jest geneza, o co tu chodzi. Czyli Ryszard Czarnecki rozpropagował szmalcowników w Europie. Mówi, a czy u was nie było? Ale u was, bo czasami się pytali, tak, na przykład Austriacy, Włosi czy Hiszpanie, a u was nie był rządwicz. Czyli było, że tak powiem, państwo szmalcowników, prawda? A u nas się zdarzały tylko osoby. A, no to rozumiemy różnicę. Także zupełnie niepotrzebnie rozpropagowaliśmy to hasło. Że rozpropagowaliśmy, czy Ryszard Czarnecki rozpropagował? Zdarzyło się, ponieważ na ten temat bardzo wielu mówiło, to stała się liczba mnoga. Dzisiaj na okładce Gazety Polskiej Codziennie, z którą Ryszard Czarnecki jest związany, jest zdjęcie posłów, europosłów Platformy Obywatelskiej i jest słowo szmaciarze przy osobach, które niby donoszą na Polskę. Jak pan odbiera taki sposób komentowania? Po prostu tam nie ma donosicielstwa na Polskę. Po pierwsze, to my jesteśmy w rodzinie. Unia Europejska to jest nasza rodzina. Tam się tak samo rozważa, w tej chwili rozmawia o Węgrach bardzo głęboko, czy o Malcie. Wcześniej była Austria, która była bardzo zaawansowana, także w procedurze sankcji, jeszcze kiedy York wchodził do rządu. Wcześniej, kiedy PiS był w opozycji, też się rozmawiało o Polsce i PiS też podnosił sprawę Polski, kiedy Platforma rządziła. Rozmawiało się przynajmniej w trzech przypadkach. To były wybory samorządowe. To była oczywiście smoleńska sprawa. Także ja tutaj nie widzę. Smoleńska była dwukrotnie, stąd mówię o trzech przypadkach. Także ja tutaj nie widzę tego typu
prawidłowość, donosimy na Polskę, że wiadomo, co się w Polsce dzieje. To nie jest donoszenie, to jest raczej przejaw troski o to, żeby Polska w rodzinie europejskiej zajmowała należne miejsce. Chcemy być coraz bardziej podobni do całej Europy, niż coraz bardziej różni od całej Europy. Panie profesorze, pan jest wiceprzewodniczącym SLD. Tak, to prawda. Wyobraża pan sobie wspólne listy z partią razem na wybory samorządowe, które będą pierwszymi wyborami w serii wyborów, które nas czekają? Nie da się ułożyć wspólnych list na wybory generalnie z partią razem, dlatego że partia razem nie istnieje w bardzo wielu województwach i w bardzo wielu powiatach, gminach. To, że trudno mówić o wspólnych listach z partią razem. Natomiast z naszej strony jest zaproszenie. Największą, naprawdę liczącą się, odnotowywaną wszędzie, pomimo całego swojego, tak powiem, ubóstwa w poparciu, formacją jest Sojusz Lewicy Demokratycznej. Co do tego zapraszamy. Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica Razem. Komu jest po drodze? Dołączmy i próbujmy tę lewicową alternatywę. Ponieważ jesteśmy jedynym państwem w Unii Europejskiej, która nie ma socjaldemokratycznej strony. Mamy dwie partie prawicowe, bardzo prawicowe, które walczą na śmierć i życie. A PiS poniekąd tej luki nie wypełnia swoimi socjalnymi propozycjami? Socjalne propozycje to jest zupełnie co innego, natomiast lewicowość, prawicowość, socjaldemokracja to są również te wartości ponadgospodarczą. Prawo i Sprawiedliwość przyjęło pakiet socjalny po to, żeby zyskać sobie poparcie. I zrobili to bardzo inteligentnie, tego nie ukrywajmy. Tak, zrobili to inteligentnie. Od razu potwierdzam, gdybyśmy kiedyś decydowali o losach państwa, te elementy zachowalibyśmy na te... Na te... 500 plus zostaje, jeżeli SLD by miało coś dogadania. Tak, 500 plus zostaje jedynym być może korektą, że przepraszam, dzieci milionerów nie będą dostawać 500 plus, a pierwsze dziecko ubogich ludzi może dostawać 500 plus. Natomiast tam, gdzie się różnimy, to są prawa podstawowe, prawa kobiet. To jest proeuropejskość, to jest tworzenie sobie przyjaciół blisko, a wrogów najlepiej w ogóle lub daleko, a teraz tworzymy odwrotnie. To jest wreszcie również prawda historyczna. To jest, i tego też nie ukrywam, pokazanie, że dwie epoki, dwie generacje Polski Ludowej to nie był czas stracony, że życie pańskiego dziadka, ojca miała dużo sensu również w czasie Polski Ludowej. No, a mojego ojca też. Z całym szacunkiem, oni nie przepadali za tamtym etapem. Myślę, że wiele osób też nie przepadało za tam Polską Ludową. Nie ma pan wrażenia, że SLD reprezentujący jeszcze tą epokę minioną słusznie jest takim reliktem przeszłości? Może należy ten sztandar powoli wyprowadzać? Zdaje się, że nie należy wyprowadzać, bo póki co na tle innych alternatywnych lewicowych partii ma się zupełnie dobrze. Po drugie, proszę pamiętać, że gdyby nasi rodzice byli entuzjastami Polski Ludowej, to gdybyśmy mieli zbudowane, rozwinięte społeczeństwo socjalistyczne. Ponieważ nie byli entuzjastami, to 30 lat temu, właśnie kiedy jeszcze pan był bardzo mały prawdopodobnie, to pana rodzice... Moi rodzice, ja we wczesnym wieku wtedy byliśmy za tym. Trzeba zmienić system, porządek, ład i również sojuszników. Wróćmy do tych wspólnych list SLD i partii Razem, a na wybory samorządowe, na wybory parlamentarne. Są możliwe wspólne listy? To jest tak bardzo daleko, że trudno powiedzieć, gdybyśmy posłuchali deklaracji z partii Razem, to się okaże nie. Z naszej strony my niczego nie wykluczamy. Proszę bardzo. A kandydat wspólny na prezydenta? Jeżeli będzie jakieś rozdrobnienie, to będzie trudność. Pamiętajmy, że co do kandydata na prezydenta, to jest potrzebna przede wszystkim osobowość. Czy będzie wspólny? Nie umiem powiedzieć. Ostatnim kandydatem SLD na prezydenta była Magdalena Ogórek, która według SLD miała osobowość. Zmieniło się coś. Czy w osobowości Magdaleny Ogórek? Coś się wciąż ma osobowość, mam wrażenie, że jeszcze silniejszą. Ale tak jakby nie po tej stronie. A żałuje pan, że postawiliście wtedy na Magdalenę Ogórek? To nie był sukces. No to wiemy, że nie był sukces. Nie jest prezydentem, ale odnosi sukcesy na innych polach dzisiaj. Więc wypromowaliście Magdalenę Ogórek. No i życzę jej powodzenia. A kto mógłby być dzisiaj kandydatem SLD na prezydenta? Jak pan myśli? Są takie osoby po lewej stronie, czy też weźmiecie kogoś z zewnątrz, jak Magdalena Ogórek? Na razie po prostu na ten temat w ogóle nie rozmawiamy. Czekamy na wybory samorządowe, wybory europejskie, wybory parlamentarne, a potem mamy wybory prezydenckie. Jest miejsce na nowe ugrupowanie polityczne, na przykład partię Roberta Biedronia i Barbarę Nowackiej? Obawiam się, że nie.
Dlaczego nie? Proszę pokazać udany eksperyment z powstawania nowej partii. Był twój ruch, gdzie była notabene pani Barbara Nowacka. Nowoczesna, Kukiz 15. Pani Nowacka była razem właśnie współprzewodniczącym twojego ruchu. Mhm. No i się okazało, że to nie wypaliło. Mhm. Także nie sądzę, żeby się udało, ale no niech próbują, bo są wreszcie deklaratywnie nie tak odlegli od nas. Mhm. Panie przewodniczący, proszę powiedzieć, pieniądze dla Polski w nowej perspektywie budżetowej będą podobne do tych, które dostaliśmy w poprzedniej, ostatniej perspektywie, czy będą mniejsze? Co Prawo i Sprawiedliwość może wynegocjować dla Polski? Prawo i Sprawiedliwość i rząd powinni negocjować teraz reguły, w oparciu o które będą się tworzyć nowe wieloletnie ramy finansowe. I te reguły to jest punkt pierwszy. Jeżeli nam zabraknie około 10 miliardów euro rocznie ze względu na nadwyżkę wpłat brytyjskich w stosunku do tego, co z budżetu brali, to jest pytanie, czy my ten brak zrekompensujemy podwyższoną wpłatą do budżetu europejskiego? I rząd polski zdeklarował, zdaje się, dwa czy trzy dni temu taką gotowość. Okej, jesteśmy w stanie. Jesteśmy gotowi zwiększyć nasze wkłady do budżetu. Niech wszyscy to zrobią, bo to byłoby proporcjonalnie więcej. Popatrzmy, ileż, jeżeli to byłoby 0,1% więcej. A o tego typu kwotę chodzi. O ile więcej wpłaciliby Niemcy niż my, bo to jest przecież procent od dużej podstawy w Niemczech. I wtedy nie mówimy o redukcji kwot z tytułu właśnie tego, że nie mamy pieniędzy brytyjskich. Drugie, sposób redystrybucji pieniędzy. Czyli te kryteria, o których zresztą minister Czaputowicz jest teraz, bo rozmawia z panią komisarz Jurową, na temat, czy samoocena poziomu praworządności będzie kryterium podwyższania. Jak pan myśli, czy zmniejszania? Będzie? Na razie się przygotowuje, że będzie. I my mówimy o czterostopniowej skali. Czyli 100% satysfakcji, 80% satysfakcji, 50% satysfakcji i mniej. I wtedy mogłoby być proporcjonalnie redukowane środki. Pan jako wiceprzewodniczący patrzy na Polskę i myśli pan, że jaki jest ten poziom demokracji w Polsce i praworządności? 100%, 70%, 50%? Nie kwestionuje się poziom demokracji. Praworządność. Praworządność. I w tej chwili, gdybyśmy dzisiaj oceniali, to ten mieścilibyśmy się gdzieś w przedziale między 60-80%. I tego się bardzo boję. 60-80%. Tak. I tego się boję. Aczkolwiek dobre zjawisko to jest to, że premier Morawiecki rozpoczął dialog. To jest to, że minister Czaputowicz jest w Brukseli. Tego wcześniej nie było. Dobrze, a to nie jest gra na czas? Czy to nie jest, są tylko spotkania, słowa, gesty? Do 20 marca jest czas. Ze strony rządzących? Do 20 marca jest czas na odpowiedź polskiego rządu w sprawie stanowiska komisji z 20 grudnia ubiegłego roku. I to jest czas na to, żeby sondować, dowiadywać się, robić wrażenie, odbierać wrażenie, a po 20 marca trzeba przełożyć papier. Według pana przez to, co Prawo i Sprawiedliwość robi z sądownictwem w Polsce, dostaniemy, Polacy dostaną mniejsze pieniądze w przyszłej perspektywie budżetowej? Jeżeli nie wyjaśnimy tych rzeczy i jeżeli to kryterium wejdzie w życie, bo to jeszcze nie mamy stuprocentowej pewności, to może oznaczać, że będzie elastyczny system. Pieniądze strukturalne mogą być przesunięte. No to ja już panu powiem, rozmawiałem z ministrem Czaputowiczem dla Rzeczpospolitej, pan minister powiedział, że nie cofną się w związku z tą ustawą, w związku ze zmianami w sądownictwie. Szczerze, pan minister Czaputowicz nie jest decydentem w tej sprawie i ja będę czekać na stanowisko decydentów. Jarosława Kaczyńskiego. Również. Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro również mówią, że nie cofną, jeżeli chodzi o zmianę w sądownictwie. Są zmieniani prezesi sądów w sądach rejonowych. Wszędzie w całej Polsce jest miotła, wymiata wszystko. Nie mogą dzisiaj powiedzieć, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby było na ustępstwa. Trzeba z jednej strony poczekać, w jakim stopniu komisja się wycofa z czego i wtedy odpowiedzieć także po polskiej stronie. To są normalne reguły negocjacyjne. Natomiast czego ja się obawiam, jeżeli jest za dużo konfliktów narastających. Jeżeli mamy tę słynną IPN ustawę, jeżeli sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych się wypowiada, wydaje takie komunikaty, jakie wydaje. Nawet prezydent Ukrainy mówi, że on by nam napisał lepiej prawo, to w tym momencie proszę być bardzo ostrożnym. Za dużo frontów jest otwartych. Pozytywny sygnał wbrew oczekiwaniom. I cieszę się, że zresztą Rzeczpospolita to dzisiaj ciekawie opisuje. Przychodzi z Niemiec, gdzie w nowej formule SPD ma dołączyć ewentualnie do koalicji, gdzie się oczekuje, że Polska i Francja dla Niemców będą równoważnymi partnerami. I tutaj chciałbym, żebyśmy wszyscy trzymali
kciuki zaciśnięte. Niech wielka koalicja powstanie i niech Martin Schulz będzie ministrem spraw zagranicznych, bo ja wiem, że to jest jego stanowisko od lat reprezentowane. Dla Polski rządzonej przez Prawo i Sprawiedliwość to będzie zła wiadomość. Martin Schulz jako szef MSZ-u niemieckiego. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość akurat w odniesieniu do Schulza kieruje się stereotypami, a nie rzeczywistą oceną jego postaw. A nie odwrotnie? Nie Martin Schulz, uderzając w Prawo i Sprawiedliwość i w rządy w Polsce? Nie odwrotnie, bo jest co innego werbalnie. A teraz proszę bardzo, mamy fakt. Jestem zaprzyjaźniony z Martinem Schulzem, notabene zresztą trochę podobnie więcej. Jak Magdalena Ogórek swego czasu. Pamiętamy zdjęcia. Pan sympatyzuje Magdalenie Ogórek. Lubię. Kto nie lubi Magdaleny Ogórek? No, ale lubię się, a tak daleko sympatyzować. No zresztą jesteście podobnego pokolenia, także ja to rozumiem. Okay. Ja sobie pozwolę wiekowo trochę być. Lobuję za Magdaleną Ogórek, żebyście ponownie wystawili ją jako kandydatkę na prezydenta Polski. A umówiliśmy się, że mamy rozmawiać o tym w atmosferze życzliwości dla SLD. Ostatnie pytanie, już na poważnie. Prawo i Sprawiedliwość powinno się wycofać z ustawy o IPN? Prawo i Sprawiedliwość powinno znaleźć sposób, dlatego, że wycofać się w tym momencie bezpośrednio, to nie jest łatwo. Pan prezydent. Rękoma Trybunału Konstytucyjnego. Czyli to, co ja nie mówię o wycofaniu, bo z tego jeden artykuł jest zaskarżony. Znaleźć rozwiązanie. I nie byłoby dobrze, gdyby się totalnie wycofało w tył zwrot, pomyliliśmy się, bo sprawy zaszły bardzo daleko. Trzeba z tego wyjść w jakiś sposób tak zwany z twarzą. Natomiast boję się, że każdy tydzień powoduje, że coraz bardziej jest powszechne. Polskie obozy skoncentracyjne. Cieszę się, że pan prezydent użył tej sformułowania, że kiedy zakładano obozy, Auschwitz, Birkenau, Treblinka, tam nie było Polski, bo te ziemie tak przez tysiąc lat miały już nie być Polski. No tysiącletnia Rzesza trwała trochę krócej. Natomiast zostaje lokalizacja geograficzna, te ziemie są w państwie polskim i w związku z tym to trzeba będzie korygować. Natomiast mniej frontu wojny. Ostatnie pytanie. Zgadza się pan z Włodzimierzem Cimoszewiczem, który mówił, że Polacy brali udział w Holokauście? Nie, ja bym nigdy w ten sposób nie powiedział. Dlatego, że Holokaust z samej definicji to oznacza zorganizowane, całkowite anihilacje, zniszczenie narodu. Taki program był programem niemieckim. Branie udziału w Holokauście to znaczy, na przykład we Francji rzeczywiście rząd Vichy współpracował, żeby wskazywać i organizować transport. W Polsce nie Polacy brali udział w Holokauście. W Polsce zdarzały się incydentalne akty wrogości, zbrodnie, ale to były incydentalne, kierowane niskimi pobudkami ludzi. A w Jedwabnem to Polacy czy Niemcy zabili Żydów? Poseł Żalek mówi, że to Niemcy. Poseł Żalek może mówić, po prostu wiadomo, że to Polacy, pogrom kielecki też był, na Podlasiu też były różne rzeczy. I co jest siłą społeczną? Minister edukacji pani Zalewska nie wie do końca kto. Pani Zalewska jest menadżerem edukacji, a nie historykiem. Dlatego dobrze, to jest elementarna wiedza, sam pan wspomniał. Z czego ja mam wymagać za dużo? Natomiast zostawmy to co do faktów historykom. Pamiętajmy, że jeżeli sami powiem, tak zdarzały się, a to byli ludzie, charakter, często to było, bo się mówi sąsiedzi, baliśmy się. Przecież pamiętajmy, że tylko w Polsce była kara śmierci za jakąkolwiek pomoc Żydom. Jeżeli ktoś mówi, że boję się sąsiadów, bo przechowuje. Dlaczego? Gdy przyszli do sąsiadów, zagrozili. Sąsiedzi mogli w obawie opowiedzieć. Także to jest dużo bardziej skomplikowana sytuacja, a siłą Niemiec teraz jest powiedzenie przez Gabriela. Tak to my robiliśmy. I my powiedzmy, tak wśród Polaków zdarzały się, ale tych przypadków było dużo mniej niż drzewek w Jadwasza. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem był pan profesor Bogusław Liberacki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, wiceszef SLD. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.